Przechodzimy do punktu 12. To jest rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wierzchowej w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wierzchowie. Ja chciałbym Państwu powiedzieć, że wpłynęło do mnie pismo od Pana Starosty z prośbą o wypadowanie przedstawiciela do składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wierzchowie przez 4-letniej kadencji w latach 2015-2019. I proszę o przedstawienie opinii w tej sprawie przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, radnego pana Leszka Ternowskiego. W toku obrad komisji wpłynęły dwie kandydatury i komisja wybrała większością głosów, to znaczy 6 głosami w obecności 7 członków. I zaopiniowała kandydaturę burmistrza miasta Kudyszowa Tomasza Zalewicza. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo uwagi lub propozycje do przedstawionego projektu uchwały w tej sprawie? Otwieram dyskusję. Proszę Pan Radny Zbigniew Dobielowicz. Szanowni Państwo, ja po raz pierwszy zgłosić kandydaturę tutaj kolegi Ryszarda Wiśniewskiego do Rady Społecznej w Wierzchowie. Dziękuję bardzo. Tylko nie wiem, czy kolega wyraża zgodę, bo muszę przyjąć na dość przeciw. Czy pan radny Wiśniewski wyraża zgodę? Proszę, pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja tutaj też, żeby powiedzieć, tutaj te formalności zdało się zadość, bo komisja przygłosowała moją osobę tutaj i ja wyraziłem oczywiście zgodę. I teraz, szanowni państwo, staję po raz kolejny przed takim dylematem, przed jakimś stanowem, wtedy, kiedy szanowny pan radny Marianem Cisło stawaliśmy, tak się wyrażę, czy mieliśmy zamiar stanąć szradu. Tak, nie chciałem walić, właśnie. Dobra podpowiedź tutaj pana radnego, więc wiecie państwo, że w tym momencie zmierzał. Gdzie wtedy ze względu na takie czynne aspekty, o których tam wcześniej mówiłem, wycofałem się z kandydowania na członka powiatowej Rady Spraw Zatrudnienia. Powiem państwu, że to źle, z tego względu, że aczkolwiek nie wiem, jaka byłaby już wtedy decyzja państwa radnych, ale to już nie wracamy wtedy do tematu. Fakt jest faktem i cieszę się bardzo z tego, że akurat osoba pana Mariana jest tam. Ja z panem Marianem czasami, z panem radnym rozmawiamy na ten temat. Ja oferuję swoje ewentualne wsparcie w tym zakresie. Dlatego i tym bardziej, że jestem członkiem Wojewódzkiej Rady Programu do spraw Programów Rynku Pracy. W poniedziałek było posiedzenie, naprawdę takie tematy tam poruszaliśmy, analizowaliśmy. Miało swoje istotne przełożenie na Powiatowy Urząd Pracy, chociaż nie ukrywam, jestem w stałym, ciągłym kontakcie z panem dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy. No i sobie rozmawiamy na te inne tematy. I nie ukrywam, też to działa w odwrotną stronę, jeżeli czasami trzeba rozmawiać z Wojewódzkim Urzędem Pracy, z samorządem województwa w kwestii funkcjonowania Urzędu Pracy w Kubiszowie, podejmuje się tego wyzwania, udaje nam się wspólnie zabezpieczać, jak wyrażę, interesy i zadbać o te pieniądze. I dlatego to, co pan Marian w tym momencie, pan radny powiedział, że nie chciałem, to teraz dobitnął odwagą, tak się wyrażę, dorosłem do tego i twierdzę, że chcę startować i ubiegać się o status tego członka Rady Społecznej Szpitala właśnie na Zgubieszowie. Teraz dlaczego, szanowni państwo? Być może dlatego, że może w pewnym sensie dorosłem, to po pierwsze. Po drugie, wyciągnąłem pewne tutaj wnioski z naszej wspólnej współpracy z Wysoką Radą, ale wnioski w sensie takim pozytywnym, jeżeli chodzi o państwa radnych, a wnioski troszkę w innym kontekście, czyli współpracę z pewnym organem, od którego podlega ten szpital, że powiem tak, szanowni państwo, w cudzysłowie jest takie powiedzenie, że problemem tego świata nie jest siła ludzi złych, tylko słabość ludzi dobrych. I czasami, no niestety, ci ludzie w cudzysłowie dobrzy, w cudzysłowie też mówię źli, postępują tak czy inaczej. I teraz ja apeluję do państwa radnych, czy po raz kolejny państwo radni, tutaj głosując, będziecie się kierowali ewentualnie taką ewentualnością, że być może organ prowadzący szpitala nie weźmie mojej osoby do składu tej Rady Społecznej, czy będziecie się kierowali ewentualnie innymi przesłankami merytorycznymi,
że no, z całym szacunkiem dla pana Ryszarda Wiśniewskiego, bo on jest taką osobą później urodzoną pana Mariana, dlatego nie uśmierałem się z panem Marianem startować szram ze względu na jego wcześniejsze urodzenie, tak, ale pan Ryszard Wiśniewski jest osobą trochę później urodzoną, czyli młodszą, więc mogę sobie pozwolić trochę z panem Ryszardem pokonkurować o to stanowisko, bez względu na to, jaki będzie tego końcowy efekt, ale nie ukrywam, szanowni państwo radni, taka czy inna decyzja, później, ewentualnie już decyzja starosty, też w pewien sposób będzie no, rzutowała tutaj na jakąś moją, taką czy inną sposób postępowania, realizacji pewnych zadań statutowych i ustawowych naszego miasta. Dlatego uważam generalnie, że... Panie Przewodniczący, tak? Jakie ma Pan pytania? Nie myślałem, tak. Także generalnie podtrzymuję swoje stanowisko i chcę ubiegać się właśnie o ten akurat członkostwo w Radzie Społecznej. Dziękuję bardzo. Mamy w takim razie dwie kandydatury, bo jedna była wyłoniona przez komisję, druga teraz. Mamy dwie osoby, to pan burmistrz się nazwał do pojedynku, do realizacji. Czy jeszcze są jakieś kandydatury? Proszę, pan radny Marian Cisło. Oczywiście, panie przewodniczący. Rzeczywiście była taka sytuacja, w której pan burmistrz rzekł się na tą moją osobę, jeśli chodzi o tą zgłoszenie komisji do zatrudnienia. Powiem szczerze, że no, pan burmistrz ma bliższy kontakt z panem przewodniczącym, z panem dyrektorem działu zatrudnienia, bo ja tak szczerze mówiąc, to jestem troszeczkę zawiedziony współpracą z panem Marcińskim. Nie ma spotkań, nie organizuję spotkań, nie mam jakiegoś wpływu na podejmowanie decyzji. I ta działalność moja jest taka, jak gdyby, nikoma. I powiem szczerze, że no, oczekuję jakiegoś takiego spotkania z panem dyrektorem, czy przewodniczącym, nie wiem, prawda. Się wyzwie i myślę, że swoją opinię wyrażę również w obecności jego osoby. Natomiast, no tutaj nie mówię, pan burmistrz tak się zachował w stosunku do mojej osoby poprzez wiek, który dożyłem szczęśliwie, a także myślę poprzez inne, ale no, nie chciałbym, panie burmistrzu, powiem mu szczerze, żeby znowu pan starosta pana skreślił. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze zabrać głos? No, w takim razie chciałbym, aby jako pierwsza została przegłosowana kandydatura radnego Wiśniewskiego alfabetycznie po prostu. I zatem oddaję pod głosowanie, kto jest za kandydaturą do Społecznej Rady Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rubieszowie Ryszarda Wiśniewskiego. Proszę o podniesienie ręki. 4, 5, 6, 7, 8 za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dziękuję. Przyjmujących nie było. Kto jest za? Myślę, że pani mecenas, czy jest konieczność głosowania drugiej kandydatury? Ja proponuję tak, żeby było jasne. Przegłosować. Okej, dobrze. Kto jest za drugą kandydaturą pana burmistrza Tomasza Zająca? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję. Proszę zatem o przegłosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej nr 14/2015 dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie z przedstawicielem radnego Ryszarda Wiśniewskiego.
Niewskiego. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? 7. 7 przeciw. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kubieszowie w osobie prezydenta Ryszarda Raśniewskiego przyjęta została 8 głosami za, przy 7 głosach przeciw. Przechodzimy, proszę, ja tylko chciałbym jeszcze pogratulować panu Ryszardowi Wiśniewskiemu. Proszę, pan burmistrz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja też w tym momencie chciałbym złożyć serdeczne gratulacje panu Ryszardowi Wiśniewskiemu z okazji tutaj wyboru na członka, oficjalnie na członka przy szpitalu naszym powiatowym. Z jednej strony, z drugiej strony ubolewam, Szanowni Państwo, że pod kątem takiej dyskusji, jak to wynikła, nie było być może takich argumentów merytorycznych, tylko jedynym odniesieniem Państwa tutaj, które miał odwagę Pan Radny Marian Cisło powiedzieć, było to, że i tak mojej osoby Pan Starosta, Szanowni Państwo, nie przyjmie i mi nie powoła. Tak się zastanawiam tak naprawdę do końca, na jakich zasadach tutaj czasami podejmujemy takie czy inne decyzje, czy jesteśmy samym odpowiedzialnym tutaj samorządem i radnymi, czy czasami musimy podejmować pod dyktando, tak się wyrażę, Pana Starosty, to już nieraz po raz kolejny niestety, Szanowni Państwo, się okazało, że tak robimy, na czym naprawdę ubolewam, że chcemy budować relacje partnerskie z różnego rodzaju podmiotami, między innymi z panem starostą, to powinniśmy, Szanowni Państwo, naprawdę na zasadach partnerskich współpracować, bo jeżeli oddajemy pola, to Szanowni Państwo, gwarantuję Państwu, że być może będą takie czy inne kolejne tam, powiem cudzysłowie, następstwa, które będą, no, przejawiały się w takim czy innym głosowaniu. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Wiśniewski. Dziękuję za poparcie i dziękuję panu burmistrzowi za realizację. I panie burmistrzu, taka sprawa. Ja jestem, zostałem wybrany, to zostałem, ale obiecuję, że tak, że jeśli będzie moja osoba tam, znaczy, że będzie się pana osoba była bardziej pożądana tam, ja zrezygnuję na korzyść pana. Skoro ja może nie pokażę się nie naprawdę, a zbyt dziękuję bardzo panie Ryszardzie za pana bardzo szczere i intencje, ale sytuacja taka jest, że i tak później sytuacja będzie taka, że i tak po raz kolejny będzie potrzebna uchwała Rady Miejskiej, po raz kolejny będzie potrzebna decyzja pana starosty. Także dziękuję bardzo, ale zaniesiemy pana intencje. Proszę pan. Ja jeszcze w kontekście mojej wypowiedzi króciutko tylko, bo nie chciałem tego przeczekać. No ja proszę pana w poprzedniej radzie, ja widziałem co się działo, jak się działo i miałem naprawdę spore doświadczenie w tym, jak przez 4 lata musiałem ubolewać nad pewnymi sprawami, że no pomimo dobrych chęci one nie przechodziły. I tutaj też rzeczywiście no, była taka sytuacja, że pierwszy raz chyba z tego co pamiętam, to jest pan Remek, chyba pana Garaja wybraliśmy pierwszy raz i on nie przeszedł. Nie? Nie było tak? Nie, byłem ja wybrany, potem już zajmowałem taką. Tak jest. Był pan Remek wybrany, zrezygnował rzeczywiście. No bo też się obawialiśmy tego, o czym tutaj dzisiaj mówimy, a z czego to wynika? Jak to wszystko się toczy, jaki to ma sens? No, trudno naprawdę mi zrozumieć, bo mam, tak jak mówiłem, w racji swojego wieku, mam już trochę doświadczenia życiowego i pracy zawodowej, tej społecznej, sportowej, gdzie wiele rzeczy się dzieje również za kulisami. Dlatego mam już to wszystko doświadczenie, że próbuję sobie na ten temat zabrać głos, ale no, ja byłem też w koalicji mniejszościowej poprzedniej sesji. Praktycznie rzecz biorąc, tak się działo teraz, no trzeba się z tym. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego 13.